Hetero nienawidzę chyba. Chyba to jest mój problem. A, bo ci faceci są tacy. Nie, ja w ogóle mam chyba, przed chwilą był Tadeusz bardzo dobry. Ja nie wierzę mężczyznom, że nie zostawią kobiety, wiesz? Aha. Nie mam w ogóle problemu gej do geja, to mnie gówno obchodzi, bo ja... Bo i tak zostawiam. No to jest obojętne, to nie jest mój problem, wiesz? To nie jest mój problem, natomiast moim problemem jest to, że mężczyźni zostawiają kobiety i zostawiają. Ja mam po prostu nienawidzę facetów, którzy zostawiają kobiety i se znajdują młodszy egzemplarz. Uważam, że to jest chujoza, która... Nakręcaj, Tadeusza. To jest chujoza, która została przez jakiegoś, nie wiem, sprawcę tego świata zrobiona, że jest nierówność pomiędzy, wiesz, prawami kobiet i mężczyzn. Tego feminizm żaden nie naprawi. Bo 50-letni facet sobie zawsze znajdzie 20-letnią kobietę, a 50-letnia kobieta sobie rzadko znajdzie 20-letniego faceta. I dopóki się taki prosty, fizjologiczna różnica nie zmieni, to my nie mamy co mówić o równouprawnieniu. A 50-letnia kobieta chce mieć 20-letniego faceta? Może chcieć mieć, ale wiesz, u mężczyzn to jest normalne, a u kobiet to jest wyjątkowe. Regułą jest, że 40-letni faceci sobie zmieniają na młodszy rocznik, że 50-letni faceci mają, wiesz, nowe dzieci. To jest normalne. To jest normalne. A te inne wypadki to są jakieś wywalczone. Wszystkie kobiety się boją. Po prostu boją się, że przyjdą następne, że przyjdą młodsze. To jest genetycznie zapisane. Wszystkie się boją. Nawet jak mają młodszych mężczyzn, do końca życia, tak jak Wojtek Krakowski, do końca życia kochał moją mamę, ale ona się cały czas bała, że on ją zostawi, bo był 6 lat młodszy. No kurwa, mać 6 lat młodszy, co z tego? To jest wpisane w tą, wiesz... Ale... Znaczy, no nie ma równouprawnienia. Faceci mają równouprawnienie, dwóch gejów ma równouprawnienie. Nie, jeden jest bogaty, drugi jest biedny. Nie, mają, że jeden jest stary, razem, drugi jest młody. No dobra, ale mają, no wiesz, jako mężczyźni przez cały proces życia mają równe szanse, które wykorzystają albo nie wykorzystają. No. Ty, ale może byś się zajął Tadeuszem, dobra?